Krzysztof Penderecki, autor takich dzieł jak m.in. Tren ofiarom Hiroshimy, Polskie Rekwiem czy Pasja według świętego Łukasza odszedł 29 marca. Był nie tylko kompozytorem, ale także dyrygentem i pedagogiem. Pełnił funkcję rektora Akademii Muzycznej w Krakowie w latach 1972-1987. Otrzymał tytuł doktora honoris causa 28 uczelni na całym świecie, w tym m.in. w Seulu, Waszyngtonie czy Buenos Aires. Postać kompozytora jest także bliska Poznańskiemu Uniwersytetowi Ekonomicznemu. W 2012 roku profesor wygłosił wykład, wskazując na duże znaczenie ekonomii podczas pierwszego etapu twórczości muzycznej. Kompozytor podkreślił w nim rolę dziadka. Być może w żartach to powiedział, ale powiedział, że gdyby nie mój dziadek i nie jego zachęty ekonomiczne, to nie byłoby Pendereckiego. I tym sposobem mogę powiedzieć, sztuka pożywiła się działaniem gospodarczym wygenerowanym przez dziadka. Krzysztof Penderecki podarował buk ze swojego arboretum w Lusławicach, który zasadzono w parku położonym przy gmachu uczelni. W celu upamiętnienia kompozytora 29 marca przedstawiciele władz Uniwersytetu Ekonomicznego przewiesili szarfę żałobną na tym drzewie.